kochani, nie. To jest interwencja. Jeśli chcemy zachować człowieczeństwo, musimy w końcu porzucić ten trend, który rozpętał się na polskich social mediach po zblazowanej pani z hotelu. Dlaczego ten filmik wcale nie jest oryginalny, pani Basia z hotelu go nie zaczęła, mimo iż dużo osób traktuje go jako oryginał? I dlaczego rzucamy się na ten trend jak koczkodany na młode pędy? I czemu oglądanie najsłabszych realizacji staje się albo guilty pleasure, albo czynnikiem, który jest w stanie zniszczyć dzień nawet najbardziej radosnej kury czubatki? Zapraszam na szczegółowe omówienie przypadku baby z hotelu. Tak się nazywamy. Tu się meldujecie. Wiele osób uważa, że całe to szaleństwo zaczęło się od Elements Hotel and Spa w Świeradowie Zdroju, co jest zrozumiałe, bo ten filmik jako pierwszy w Polsce stał się wiralowy i nie każdy ma czas na szczegółowe researchowanie każdego trendującego filmiku, byleby tylko napisać jakiś rzetelny i pogłębiony analizą trendów komentarz. Ale prawda jest taka, że to nie pani Barbara Przybycie nie zerwała ten wiralowy owoc z drzewa w socjalowym raju, który jest teraz najniżej wiszącym owocem dla wszystkich wiernych i niewiernych naśladowców. Pani Barbara ze współpracy z Sylwią Elias sprytnie wykorzystała format, który znany jest za granicą od dawna. Zresztą w Polsce też próbowali, ale on po prostu się nie poniósł, a przynajmniej nie w takim stopniu. Kto nigdy nie próbował nagrać jakiejś super rolki na super ciekawy temat, który tak naprawdę jest niszowym przeglądem doniczek, niech pierwszy rzuci... Czy to przypadek i łód szczęścia, że internet oszalał na punkcie jakiegoś filmiku promującego hotel w roli głównej ze zmęczoną pracownicą, którą mogą się utożsamiać całe rzesze wykończonych bezsensownymi żądaniami szefostwa polscy pracownicy? No nie do końca, bo komentatorzy tłumnie żądają podwyżki dla pani Barbary, pieją peany na cześć jej niezwykłej i łapiącej za serce autentyczności. Oczywiście nie przeczę, może to faktycznie zasługuje na podwyżkę. Jasne, być może wszyscy zasługujemy na podwyżkę, bo jesteśmy zaledwie pionkami w kapitalistycznej machinie, ale prawda jest taka, że jest to format jak każdy inny. Wiąże się z tym drugi mit. Pani Barbara nie jest zwykłą pracowniczką hotelu, którą ktoś złapał za hotelowej lady i powiedział: ej, Baśka, kręcimy, dawaj, pokaż, gdzie jest w hotelu piciu, a gdzie jest ciepło. Pani Barbara Przybycień to specjalistka od spraw social mediów. Jak sama pisze o sobie, jestem entuzjastką mediów społecznościowych i twórcą treści. Nastawiona na wyniki, specjalistka do spraw mediów społecznościowych z udokumentowanym doświadczeniem w tworzeniu atrakcyjnych treści i realizacji skutecznych strategii marketingu cyfrowego. Zależy mi na wykorzystaniu mocy platform społecznościowych do zwiększania obecności marki, angażowania odbiorców i napędzania wymiernego rozwoju biznesu. A krócej, jestem kurą silką wśród kur zwykłych polskich. Czy wszystko musi mieć odniesienie do jakiejś kury? Najwyraźniej tak. Tworzenie takich treści jest jej pracą. To po prostu zawodowy sukces, tak jak u was udana operacja, gdy jesteś lekarką. Nie wiem, udane niezniszczenie komuś życia, gdy jesteś fryzjerką. Udane pogłaskanie kury, gdy jesteś głaskaczką kur. Proste. Skoro już wiemy, jak to się nie zaczęło, porozmawiajmy o źródłach trendu. Czy istnieje oryginał? Pani Barbara odnosi się do źródeł inspiracji. Pytana o źródła pomysłu wskazuje na filmy instruktażowe dla mężczyzn, czyli reklama dla facetów, oraz reklamę Oslo, czyli Is It Even a City, utrzymaną w pesymistycznym tonie. I faktycznie, humor i zamysł są te same. Jest to krok, który nie jest zbyt popularny w Polsce, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu reklam. Motyw narzekania na rzeczy, które wcale nie są niefajne, ale udawanie, że takie są, jest to jakieś odstępstwo od reklam, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Dlaczego to jest śmieszne? To oczywiście subiektywne, ale w tym konkretnym przypadku no, zadziałało kilka czynników. Przede wszystkim kontrast, bo ze słownika reklamować oznacza zachwalać towary lub usługi w taki sposób, aby zachęcić do kupna lub skorzystania z nich. Podczas gdy pani Basia zachwala hotel, robi to tak, jakby wcale nie zachęcała do skorzystania z jego usług lub robi to z bardzo niewielkim przekonaniem. To reklama, która nie kipi pozytywnością. Nie próbuje przekonać, że ej, ten produkt jest najlepszy na świecie, Boże, musisz go kupić, bo jak nie, to umrzesz i umrą wszyscy, bez tego produktu się umiera, wiesz, bo on jest cudowny i pachnie pięknie, chyba że lubisz smrodulki, jeśli lubisz, jak to śmierdzi, to on cuchnie właśnie tak, jak lubisz, kup go, please. Oryginalność tego filmiku polega na tym, że nie wpisuje się w stereotyp. Nie jest taką typową reklamą, nie jest kliszą, do której przywykliśmy, budząc się w środku nocy ze słowami, że dłuższe życie twojej pralki to Calgon, jak sobota to do Lidla, na ból głowy etopiryna. To nie jest sponsorowany filmik, to lokowanie, które na zawsze ugrzęzło w mojej głowie gdzieś między fanfikami z Harry'ego Pottera, różnymi rodzajami kur ozdobnych. Pani Basia zachowuje się tak, jakby było jej wszystko jedno i jest to znane nam wszystkim nastawienie. Bliskie,
może to jest bold statement, ale wielu osobom zmęczonym, przytłoczonym, przemęczonym i przepracowanym bywa po prostu wszystko jedno. Prawdziwe życie jest poza pracą, gdzie można leżeć na kanapie, głaskać kotka, zastanawiać się, czy JoJo Siwa będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji. Czy nie tak wyglądałoby zadanie dużej części społeczeństwa, którą szef poprosił o zrobienie promocji czegokolwiek na ASAP? Oczywiście wcale nie dodatkowo płatnej i w godzinach pracy. Filmik kręcony z ręki, bez wysiłku, bez emocji, z minimum starań. Jest to w jakimś stopniu kondycja 21-wiecznego pracownika licznych graberowskich prac bez sensu. Antyreklama staje się najlepszą reklamą i realnie przekłada się na wzrost liczby rezerwacji w hotelu Elements i uważam, że to piękne. Nie jakoś szczególnie zaskakujące. Nudne reklamy stały się trendem i nie mogłabym nie wspomnieć o reklamie pieśni na temat karkówki. Karkówka w promocji, najtańsza karkówka. Która swoją drogą została opublikowana na kilka dni przed słynną reklamą pani z hotelu, bo to było 16 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, podczas gdy reklama Hotel Elements, która stała się wiralem, została opublikowana 22 sierpnia. Brak zaangażowania i twarze, jakby ktoś stał, nie wiem, z wypowiedzeniem umowy o pracę, no chociaż to odważne stwierdzenie, że mają umowę o pracę, po prostu z wypowiedzeniem umowy za kamerą, no to sprawia, że jest to zabawne, bo tak się czujemy, gdy wymaga się od nas czegoś, czego nie chcemy robić. Więc robimy to, wkładając jakiś minimalny effort. A nawet to nie jest szczególnie oryginalne, bo jeszcze wcześniej, 13 marca tego roku, firma meblarska Dear Horn zrobiła to samo, ale na temat dębowych blatów. Blaty dębowe, solidne meble biurowe. I jest to reklama śmieszno-smutna, bo cytując, klient rozpieszczony to szef zadowolony. Może da premię, a jak nie, to i tak będzie pięknie. To sprawia, że naprawdę trudno jest określić, co było pierwsze i jakie są granice w kopiowaniu, a inspirowaniu się zamysłem. No a to jednak jest poważne zagadnienie, które przewija się w komentarzach na temat filmiku pani z hotelu. No, ale z pewnością ten motyw znużenia to coś, co łączy przytoczone reklamy. I to płynny segue do istotnego zagadnienia, czyli... Czy popularność reklamy, na którą składa się pozbawiona uśmiechu osoba oprowadzająca po swoim miejscu pracy, jak gdyby szła na skazanie i robiąca w to totalnym zblazowaniu, to kondycja pracowników dużych firm w późnym kapitalizmie? Jak zauważa Estera Oramus, kiedy hashtag UGC User Generated Content, czy hashtag Employee Advocacy pracowników jest fajne i śmieszne, a kiedy trendy i lajki na social mediach są ważniejsze niż pracownik i co ważne jego wizerunek w sieci. Ciekawe, ile z takich nagrań zostało odpowiednio zabezpieczonych zgodą na wykorzystanie wizerunku. I ten komentarz powstał w reakcji na naszą parodię trendu. Tak się nazywamy. Nie nagrywajmy tego, to jest już nudne. Oj, nagrywaj to, dobra? Musisz tak jak ta baba z tego, z filmiku. W której udajemy, że reklamujemy firmę Nudapol, wrzucając w tle komentarze nadgorliwego szefa, który wrzeszczy na pracowników, by powtórzyć trend baby z hotelu. I to niestety prawdopodobny scenariusz, bo jest duża szansa, że część firm uznała, że that's how we got them. A przez them mam na myśli wszystkie osoby, które kontynuują trend, a jest ich mnóstwo. Pojawiają się nawet wersje... Kurde, nawet dziś rano, choć wydawać by się mogło, że w internecie wszystko umiera po góra dwóch dniach, ten trend usilnie nie chce umrzeć. I czy pracownicy chcieli wystąpić w tych filmikach? Czy może zostali namówieni? Bo tak się teraz robi na tym TikToku, kurde, więc idź nagraj, bądź jak baba z TikToka. To tyle interesujące i powiedziałabym, że ryzykowne, że w przypadku tego trendu bardzo trudno ocenić, na ile to zblazowanie jest pozą, a na ile jest to faktyczne zniechęcenie. Bo jak czytamy w artykule 81 ustawy o prawie autorskim, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzyma umówioną zapłatę za pozowanie. Co to oznacza? Czy umówiona zapłata obejmuje jakiekolwiek negocjacje? Czy wynagrodzenie powinno być uregulowane przed nagraniem czy po? Czy to przesada, bo przecież to hehe, głupi filmik w internecie, więc dajcie spokój fanatycy prawa i pozwólcie ludziom robić fajne, kreatywne rzeczy w pracy? To skomplikowane. Zaryzykuję stwierdzenie, że nie wszyscy wykonawcy reklamy firmy dostali za to jakiekolwiek wynagrodzenie. Jakiś czas temu
Znajoma opowiadała mi, że pani ucząca ją do kursu na prawo jazdy w dzień umówionych jazd uznała, że... Ej, ale najpierw nagrasz dla nas ten trend, przygotuj się. Namnażanie się prawie identycznych realizacji trendu to ryzyko, że skoro wszyscy tak robią, to i my tak zróbmy, to będzie śmieszne, to będzie zasięgowe, nie potrzeba do tego wysiłku, więc nie maruj, ci pokażę, gdzie serwujemy jedzenie, a gdzie nie wolno wchodzić. Przecież istnieje też scenariusz, w którym oczywiście ktoś, kurczę, autentycznie się cieszy i sprawia mu to radość i to w porządku, jeśli nagrywki odrywają cię od nudnego excelowania. Problem zaczyna się tylko wtedy, kiedy pracownicy są zmęczeni i scringe'owani, ale nie są w pozycji, by odmówić. Widząc kolejny filmik realizujący ten sam trend, ten sam znany schemat, czujemy się jak w brzuchu mamy. Wiem, czego się spodziewać, więc zaryzykuję stwierdzenie, że hotelowy filmik z występującą w nim panią Barbarą to jeden z pierwszych, który stał się aż tak popularny i dotarł do tak wielu pokoleń, no bo nie jest niszową zajawką zetek na TikToku jak Skibidi Toilet, nie googlujcie tego, czy coś. Zaangażowanie się mnóstwa osób z różnych firm, z różnych zawodów, w różnym wieku, z różnym celem, z różnym zaangażowaniem, a to tylko kilka z nich. Jak się nazywamy? To jest komenda. Tu są drzwi wejściowe. To jak pisanie fanfików o swojej firmie. To jak tworzenie apokryfu do filmiku księgi Hotel Element Spa. Dlaczego to wkurzające? Bo nienawidzimy samych siebie. Bo oglądanie w kółko tego samego to guilty pleasure jak binge'owanie przyjaciół, ale gorsze, bo seriale są w jakiś sposób comforting, nie wiem, sprawiają, że czujemy się dobrze, cały czas odcinki są te same, nie przetasowują się, nie zmieniają, a realizacje trendu, no, mam wrażenie, że każda wygląda coraz dziwniej, coraz gorzej i odchodzi w ogóle od tego pierwotnego zamysłu. Nie chcemy, ale i tak je oglądamy, tak jak kolejną rolkę o kapibarach, koteczkach, o kurkach, chociaż one nie denerwują, bo nie są ludźmi, a łatwiej się zdenerwować na osobę, która odgrywa 100 tysięcy Jezus Maria milionowy raz to samo, niż poczuć złość, że ktoś wrzuca ten sam filmik z Chopem Praczem, który bierze koreczki. To frustrujące, bo odgrywanie tego trendu to najniżej wiszący owoc. Chętnie zrobiłabym tier listę różnych realizacji, ale nie będę wam psuć zabawy. Wystarczy odpalić feed. Najbardziej zastanawia mnie pewna teza, która przewija się w kontekście filmiku pani Basi z hotelu. Dlaczego ludzie uważają, że to nagranie było odważne? Jakby co najgorszego mogło się stać? To, że ludzie pomyślą, że nie wiem, nie warto iść do spa, do hotelu, w którym ktoś w dość infantylny i obojętny sposób pokazuje, gdzie można piciu? Ryzyko jest żadne. Najwyżej nikt go nie obejrzy, najwyżej uzna, że to dziwne i zapomni o sprawie, a nawet nie zapamięta nazwy hotelu. Chciałabym powiedzieć, że ej, ten filmik to jest pogrzeb tego trendu, nie róbmy go, ale tak nie będzie i obiecuję wam, że jeszcze za miesiąc, zresztą, co ja tak bez rozmachu, jeszcze za pół roku pojawi się szef, który uzna, że wybitnym chwytem marketingowym będzie wskrzeszenie tego trendu i wiecie, co jest najgorsze? Pewnie będzie miał rację, ale z innych powodów niż myśli. To będzie dobrym pomysłem nie dlatego, że ludzie docenią odtworzenie trendu po raz tysięczny, no bo, come on, nie oszukujmy się. To będzie dobry pomysł, bo nie ma nic bardziej wkurzającego niż taki soczysty ragebait. Niż udawanie, że się czegoś nie wie, bo ludzie mają ogromną potrzebę, by objaśniać innym świat, by tłumaczyć, że hej, wcale to nie jest oryginalne, nie dawajcie kredytów, nie chwalcie kogoś, kto zrobił kopię, marną kopię kopii. Ja mam taką potrzebę, więc nagrywam cały film o tym, ale nie ze złości, a z pewnego zadziwienia, z próbą zrozumienia, co mówi nam o social mediach ten cały szał wokół trendu. To, że on wciąż trwa, to, że coraz więcej firm go kontynuuje, robiąc to źle lub wybitnie źle, słabo, odchodząc od konceptu, założenia, robiąc to na ślepo, bez zrozumienia. Kocham to. To jest niesamowite. Więc zapraszam do obserwowania tego albo wypisania się z socjali, bo to trwa i będzie trwało. Nie mamy nad tym kontroli.